Pamiętajcie w gry z Bialicji. Pamiętacie, jak strajkowali nauczyciele? Pamiętacie, czego chcieli? Chcieli kasy, kasy i jeszcze raz kasy. Przez ten strajk przestali nas uczyć i nie było lekcji. A czy ktoś pomyślał o postulatach uczniów? A czy ktoś pomyślał, czego my chcemy? Może my uczniowie też zrobimy strajk? Tylko w jakiej formie? Okupacyjny, pikietę, a może strajk głodowy? Okupować to ja mogę najwyżej telefon mamy. Strajk głodowy to nie dla mnie. Jestem już tak głodna. Już wiem, weźmiemy przykład z nauczycieli i też przestaniemy chodzić do szkoły. Tylko czego zażądamy? Słuchajcie, pensum nauczyciela to 18 godzin. Czyli niecałe 4 godziny dziennie. Należy zrównać pensum nauczyciela i uczniów. Żądamy maksymalnie 4 lekcji dziennie. Nie życzymy sobie do tego żadnych obowiązków po lekcjach. Co z kasą? Nauczyciel dyplomowany zarabia około 3000 miesięcznie. Ja też mam dyplom ukończenia przedszkola i też chcę dostawać 3000 miesięcznie. Żądam też zwiększenia nakładów na oświatę. W każdej klasie powinno być PlayStation. A w każdej szkole basen, jacuzzi i sala fitness. Tylko jest pewien problem. Jak nauczyciele nie przyszli do szkoły, to nikt im nic nie zrobił. Jak ja jako uczeń nie przyjdę do szkoły i zacznę strajkować, to albo nie znam do następnej klasy, albo mnie wyrzucą. I gdzie tu sprawiedliwość? Kochani, jeśli popieracie moje postulaty, to łapki w górę. Nie zapomnijcie też o subskrypcjach. Pa i do zobaczenia w następnym odcinku.